Gmina Świerklany zgłosiła się do konkursu Podwórko Talentów Nivea. Dzięki niemu ma szansę zdobycia głównej nagrody, jaką jest atrakcyjny plac zabaw ufundowany przez firmę Nivea. Startujemy kolejny raz, ponieważ jest to dość atrakcyjna nagroda. Jest to bardzo duże podwórko z wieloma elementami, także gwarantuje świetną zabawę dla dzieci. Plac zabaw, który gmina Świerklany ma szansę zdobyć, byłby podzielony na kilka stref. To są takie części tematyczne. Tam jest część artystyczna, część sportowa, część kreatywna. Każda z tych części składa się z innych elementów, które pozwalają jakby czy to bardziej na sportowo na tym podwórku szaleć, czy bardziej kreatywnie, czy też bardziej w jakiś inny sposób, jaki te urządzenia pozwalają. Poprzez zabawę plac zabaw zadba o wszechstronny rozwój dzieci. Aby wspólnie z całą gminą walczyć o ten obiekt, wystarczy oddać swój głos na stronie podwórko.niwea.pl. Ideą tego jest to, że to internauci swoimi głosami wybierają te lokalizacje, gdzie podwórka powstaną. Gmina ze swej strony tylko zgłasza miejsce i to jest ulica Stokrotkowa w Świerklanach. Natomiast potem już jakby pałeczka przychodzi na stronę internautów, którzy codziennie każdy może oddać jeden głos z jednego adresu e-mail. Głosy można oddawać do 15 lipca. Warto podkreślić, że uczestnicy konkursu zostali podzieleni ze względu na swoją wielkość. Gmina Świerklany będzie walczyć o nagrodę z gminami liczącymi poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach współpracuje z Caritasem. Dzięki wsparciu w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie gminy odbywa się wydawanie skierowań w celu otrzymania pomocy żywnościowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach ponownie wspólnie z Caritas realizują pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy Świerklany. Akcja ta realizowana jest z programu żywnościowego POPŻ, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu FEAD. Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać osoby potrzebujące. Warunkiem zakwalifikowania się do tej pomocy żywnościowej jest spełnienie kryteriów dochodowych. To jest 1542 zł na osobę w rodzinie i 1161 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Także wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z tej akcji, zachęcam do kontaktu z naszym ośrodkiem. My po przeprowadzeniu takiej weryfikacji wydamy skierowania. I taką pomoc żywnościową można odebrać w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Rybniku Boguszowicach. Podprogram obejmuje artykuły spożywcze takie jak m.in. groszek z marchewką, fasolka biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, wiórki, powidła śliwkowe czy też sok jabłkowy. Oferta jest bogata, także ostatnio wydawany był, olej, makaron, był ser żółty, mleko, groszek z marchewką, puszki różnego rodzaju, ale są też herbatniki, miód jest, są dżemy. Także asortyment jest bardzo bogaty i jest tego naprawdę dużo. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zumba pochłonęła mieszkanki gminy Świerklany. Ćwiczenia te to kompletny program treningowy zawierający wszystkie elementy fitnessu, cardio, pracę mięśni, równowagę i gibkość. Zajęcia zumba fitness są to zajęcia taneczne, ale gdzieś tam w tych ruchach tanecznych są ukryte również ćwiczenia typu squaty czy czasami nawet i pompki. Są ukryte w taki sposób, że sprawiają przyjemność. Panie nawet nie wiedzą, że ćwiczą, a efekty mają. Młodsi, starsi, doświadczeni i amatorzy. Każdy znajdzie swoje miejsce na zajęciach zumby. Są to zajęcia dla każdego, i dla młodszych, i dla starszych, dla tych, którzy już są wprawieni, i dla początkujących. Taka forma aktywności spodobała się uczestniczkom i zapraszają niezdecydowanych. Uwielbiam chodzić na zajęcia zumby prowadzone przez Sonię, jest wspaniałą instruktorką. Świetna atmosfera, cudowna ekipa, można się zmęczyć oczywiście pozytywnie, więc polecam każdemu, kto tylko chciałby spróbować, a jeszcze się waha. Zumba od kilkunastu lat cieszy się w kraju niesłabnącą popularnością. Może być świetną alternatywą dla tradycyjnego treningu lub uzupełnieniem tygodniowego planu ćwiczeń.
To nic innego jak miks kilku różnych rodzajów tańca, treningu siłowego oraz cardio. Zajęcia odbywają się na sali Gokirów Świerklana w każdy wtorek i czwartek. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świerklany wójt uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Radni przyjęli także raport o stanie gminy za 2020 rok i udzielili wójtowi wotum zaufania. Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt Tomasz Pieczka otrzymał jednogłośnie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Wszyscy byli za. Zanim jednak radni podjęli decyzję o poparciu działań władz gminy, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok, sprawozdaniem finansowym gminy Świerklany, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłużonego przez wójta gminy Świerklany sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.